Tak wyglądają skrzyżowania arterii w Pekinie. A my jedziemy już po całym dniu zwiedzania do hotelu. Wyjechaliśmy z Pekinu i jedziemy w kierunku muru chińskiego w Badaling. Jest to 75 km na północ od Pekinu. Zaczyna nam się pokazywać już mur chiński na niektórych wzgórzach. Nie śpimy, moi drodzy, bo powoli pojawiają nam się fragmenty chmury z kosmosu. No jest to po prostu niemożliwe. Musiałoby to być o wiele wyższe i potężniejsze. Natomiast mur, moi drodzy, ma w wielu miejscach nawet i 7 metrów wysokości. W większości miejsc one dochodzą do 12 metrów wysokości i 18 metrów w podstawie. I te mury dynastii Ming były wykonywane w ten sposób, że największe kamienie układane były na samym dole. Później po takim rusztowaniu i w środku było wypełniane to wszystko najpierw żwirem, a potem jeszcze drobniejszym piaskiem i na sam wierzch układane były cegły. Także mur służył nie tylko celów obrony, tak naprawdę to był strażak. I te 4 miliony ludzi, które tutaj były zatrudnione przy budowie mury, tak ten mur, ten mur na pewno dla jakichś mniejszych najeźdźców mogą stanowić pewien problem. Był na pewno doskonałym szlakiem komunikacji. Mur prowadzony także był przez pustynie i inne o wiele bardziej płaskie tereny. Wykorzystywane był także przy różnej odmiany jedzonego szlaku, gdzie pod osłoną mur przemieszczali się kupcy ze swoimi towarami, a razem z tymi. Zjazd z autostrady.
jesteśmy już bardzo blisko tego miejsca, gdzie będziemy wchodzić na mur. Zostawimy tutaj Państwu, że powiem, wolny wybór i wolną wolę, jeśli chodzi o kierunek spaceru, czy stromiej, czy lżej, czy, że tak powiem. Wracamy już z chińskiego muru i teraz po drodze mamy typowe tu chińskie budowle. Piękny zamek po drodze. Tu mamy dwa ronda. W środku mniejsze, a większe na zewnątrz. Ciekawe rozwiązanie. Przez tą rzeczkę, która tutaj przecinała całe założenie, też takim łukowato wygiętym mostkiem, co też miało za zadanie zgubić wszystkie te złe duchy. Jedziemy dalej w kierunku grobowców cesarzy z dynastii Ming. Są one położone około 50 km na północ od Pekinu. Czas wolny na spokojny powrót i na porobienie. Teraz tutaj będziemy wchodzić. A teraz powrót alejami Pekinu w kierunku hotelu. Wszystko jest wyzbierane, nie ma problemu z plastikiem, nie ma problemu z tymi puszkami metalowymi, a przecież to jest najlepszy recykling. No nie ma lepszego pomysłu, a jeszcze ci ludzie, co nie mają pracy, nie chodzą, nie żarzą, tylko zbierają jakieś tam pieniążki z tego mają, więc ja jestem jak najbardziej za. I zbieram tutaj puste puszeczki, także proszę mnie wszystko oddawać do przodu, nie wyrzucać nigdzie po krzakach. Ta pani też, która pije butelkę, ja już tę butelkę widzę, zielona. Też tutaj po prostu idzie się i startuje się w zawodach, kto ile wytarguje. Wychodząc z hotelu, wykwaterowujemy się na recepcji. Proszę przed wyjściem spokojnie też sprawdzić, jeżeli ktoś z Państwa korzystał z sejfu, czy sejfy są opróżnione i otwarte. Zostawiamy otwarte sejfy, żeby nie poblokować sejfów. Jakbyście to zrobili? Ja mu już otwierałam z 5 razy i jeszcze mi się nie udało. Ja umiem. Akurat przejeżdżamy znowu koło terenów olimpijskich. Jeszcze raz stadion olimpijski. Tu już byliśmy. A miałyśmy dać wam ten 15 minut na drzemkę. Szeroko czteropasmowe aleje.
trzypoziomowe skrzyżowanie. Z prawej ciekawe budynki. I taki połamany budynek telewizji chińskiej, mający 63 piętra. I widok na centrum biznesowe z najwyższym budynkiem China World Trade Center 3, który ma 330 metrów wysokości. Już pojawia się iluminacja wieczorna budynków. Thank you.
pięknie oświetlone dachy. I'm going to go to the hospital.